Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. W poprzednim odcinku stuningowaliśmy sobie mojego Mustanga i teraz śmiga dużo, dużo lepiej. Czytałem wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem i pisaliście o tym, abym próbował troszeczkę inaczej driftować, w sensie, żebym jechał od lewej do prawej, szybkie takie nawroty robił i żeby samochód sam po prostu wchodził w drift. No jestem ciekawy. W ogóle zauważyłem, że wiele osób, które już grają... Okej, dobra, to już słyszeliśmy. Wiele osób, które już grają w właśnie Need for Speed'a, tego 2015, bardzo dużą uwagę przykładają do driftu, więc wygląda na to, że po prostu wszystkim osobom ten drift się spodobał. A co my tu mamy? Okej. Tutaj coś na mapce widziałem ciekawego. Jest jakiś samochodzik zaznaczony. Zobaczmy, co to jest. O proszę, tu mamy jakiegoś Forda Rama z częściami. Moment, zobaczmy, co to jest. Zasiono kompresor. Ciekawe. Jakiś kompresor mogę sobie teraz zainstalować do samochodu. Jest on w jakimś tam stopniu chyba unikalny. Dobra, weźmy sobie mapkę i... nie wiem, czy go instalować do tego Forda, czy nie. Tutaj jest coś do roboty. Jeszcze nie ma tu zawodów. Na przykład driftowych w tym kanionie, ale myślę, że one się z czasem pojawią. Próba driftu. Ok. Myk, myk. Teleport, lecimy. Zobaczymy. Widzę, że właśnie w tej grze duży nacisk kładzie się na drift. W sensie, dużo w niej jest driftu po prostu. Ja myślę, że jak będę miał trzy samochody, to dwa z nich będą pod... próba driftu. No szkóry cały czas słonią. I cały czas te same wiadomości. To troszeczkę to wkurza, wiecie? Bo oni dzwonią, ale gadają w sumie w kółko to samo. I ten wibrujący telefon wkurza. Dokończając moje zdanie. Dużo jest tutaj tego driftu. Ja w swoim garażu chciałbym mieć dwa samochody. Powiedzmy, jeden do driftu, drugi do gripu. A trzeci samochód by był taki zrównoważony, no nie? Że w miarę by wchodził w drift i też dobrze by się trzymał drogi. W sensie driftowałby wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy on chce. Bo teraz mój Mustang troszeczkę driftuje niezależnie ode mnie, ale to w takim mniejszym stopniu. Dobra, próbujemy. Ja jeszcze mam za mało mocy w swoim Mustangu, żeby driftować nim praktycznie bez hamulca. Ale już naprawdę idzie całkiem dobrze. Miałem do wyboru na początku Honda Civic, ale nie jestem... Aż, policja, no cholera, jak gówniano zajechali drogę. Oni chyba zawsze się tu pojawiają, chamy głupie. Ile muszę tutaj mieć punktów? 35 tysięcy, no myślę, że spoko, przejechałem dwa zakręty i już 12. A powinno mi ładne kombo tutaj zaliczyć, no ale nie zaliczyło. 18 tysięcy. Ach, słabizna. Za mała prędkość na wyjściu, tak moim zdaniem. Nie wiem, ile mam tutaj okrążeń, czy to jest na czas. Chyba. Albo nie, albo mi się tak zdaje. Jeszcze nie mam, jeszcze mi trochę brakuje. Nie wiem, gdzie tutaj... Ile mam czasu na osiągnięcie tych punktów. Ileś tam okrążeń, może to jest, nie mam pojęcia. A nie, są punkty kontrolne. Dobra, jest 22 na 27. Ogarniam. Ops. No jeszcze tutaj brakuje tej mocy. Ja muszę go całkowicie zrobić na drift. Kurde, za mocno troszeczkę. Całkowicie na drift zrobić i wtedy to dopiero będzie lato. A teraz to jest tak biednie trochę, ale i tak jest dosyć dobrze. Ja nie chcę tak... Tak też, żeby całkowicie, wiecie, zawsze driftował, jak wjadę w zakręt. Czasami chcę też pokonać szybciej zakręt, no nie? Hey man, I'm gonna lie
low for a bit. I think I might head over to the garage. Okay. There's way too much heat on me, man. I'll catch you later. Okej. Dobra, to mamy załatwione. No to chodźmy do mapki. Zobaczmy, co trzeba zrobić dalej. Tutaj coś mamy. Czy jest tutaj gdzieś jakiś dealer? Co tu mamy? Kalejdoskop. Tu byłem już. Dealer samochodowy. Nic tutaj takiego nie widzę. Może po prostu nowe auta kupuje się w warsztacie. Zresztą mogę sobie do warsztatu zajrzeć. I prawdopodobnie wybierając sobie inny slot w moim garażu, będę mógł przerzucić się na inny samochód, po prostu kupić nowy. Tak, kup samochód, proszę bardzo. I mamy tutaj do wyboru Volvo, Golf, nie mam i tak kasy na to, Toyota Sprinter GT Apex. Oh shit. MX5 96. O, RSXS. Civic, Ford Mustang 6.5, klasyk. To jest chyba samochód Ken Blocka, tak na marginesie. W sensie, on już go bardzo zmodyfikował. Supra, o! Zobaczcie, miałem wystarczającą ilość kasy. Miałem 34 tysiące i mogłem sobie spokojnie kupić Suprę, ale bym miał auto. Tu mamy Nissana 180 SX Type X. Czyli wygląda na to, że Amy ma właśnie 180 SX-a, jak w którymś tam odcinku o tym mówiłem. Fair Lady, nie podoba mi się Fair Lady. Fox Body. A tutaj mamy RX7. Dosyć tanie te samochody. Challenger. GT86. O, i tutaj mamy właśnie też Toyotę. Jest Scion i jest też Subaru. A różnica między nimi jest chyba kosmetyczna. Prawdopodobnie chodzi tylko o wygląd. I jest wspaniała Mazda, którą też mogłem sobie kupić. No cholera jasna. I to jest jednak model z 2015 roku, a nie z 2016, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Silvia, Nissan Skyline, Honda S2000. No też mogłem kupić sobie, miałem 4000. Ale Honda S2000 to jest moja miłość. Oh man. Lancer Revolution, jest Skyline, E46, Mein Gott. Ja chcę te wszystkie samochody, ale masz tylko 3 miejsca w garażu. Na co się zdecydować? Nie mam pojęcia. Jest Honda NSX. Oh man, Lotus Exige. Jest Skyline R34. What the fuck? Mustang Boss. Ostro. Kurde, tu już są takie egzotyczne bardziej auta. GTR Premium. What the fuck. AMG, to jest GTS? GTS, następca SLS-a. Widziałem w rzeczywistości i po prostu jest tak szerokie auto, tak zajebiście wygląda, że to jest głowa mała, naprawdę. No i tutaj mamy... O, jest i Huracan, jest McLaren 570S. Bardzo przypomina P1, ale to nie jest P1. Tutaj mamy Aventadora, mamy Ferrari F40. Zajebiście drogi samochód w rzeczywistości. Były jakieś tam aukcje starych aut właśnie i widziałem, że ten samochód kosztował miliony, naprawdę. Następnym autem, jakie kupię, właśnie nie wiem, co tutaj by wybrać, ale bym chciał bardzo Honda S2000 ze względu na undergroundy, gdzie się jarałem po prostu tym samochodem, i chciałbym też Mazda MX-5. Te dwa samochody, któryś z nich tam wybiorę. Zresztą widzicie, że one są sylwetką w miarę do siebie zbliżone. Naprawdę. Może Honda S2000 bardziej ma kabinę przesuniętą do tyłu, ale ta nowa Mazda to jest majstersztyk pod względem wyglądu. No wspaniałe, Mazda w ogóle wspaniałe samochody robi, te sportowe, pod względem wyglądu. No i jeszcze jest Toyota Supra. Więc któryś z tych aut na pewno. No. No i zobaczymy. Mogę kupić je dwa zresztą. Na razie i tak nie mam dość kasy, ale mogę sobie jeszcze coś tutaj wsadzić do tego samochodu. Wygrałem jakąś część, znaczy znalazłem część. Moment, coś tutaj jeszcze. Aha, tutaj mogę stabilizatory sobie kupić. Tak. Tego nie kupiłem w poprzednim odcinku.
Coś ja znalazłem. Tylko nie pamiętam, co to było. Chyba dolot. A cholera wie, co ja tam znalazłem. Coś tam znalazłem. Szkoda, że tutaj nie ma takiego przycisku, żeby zamontować wszystkie możliwe, najlepsze części, ale być może nie można tego zrobić z tego względu, że można zamontować na przykład opony specjalnie na drift albo na grip. Więc no, tak to wygląda. Dobra, coś tam sobie zainstalowałem do tego samochodu. Teraz będziemy zdobywać kasę, aby kupić jakiś nowy. I jak wspomniałem, nie wiem co tam, kurde, jest tyle wspaniałych aut tutaj. Właściwie może nie ma ich dużo, ale są to auta, którymi zdecydowanie chciałbym się tutaj przejechać. No a na pewno będzie później ich więcej. I też ciekawa sprawa, czy twórcy dodadzą możliwość posiadania większej ilości aut niż tylko 3, bo mamy 3 sloty w garażu. Ciekawy w ogóle zabieg. Musimy się zdecydować między właśnie tymi kilkoma autami. Podejrzewam, że tutaj też będzie sporo narzekania pod tym względem. No bo każdy by chciał mieć od razu wszystkie samochody, a nie tylko 3? Powariowaliście? Powiem wam, że ten Mustang Fox Body, którym teraz jeżdżę, niespecjalnie mi się podoba z wyglądu, ale wziąłem go ze względu na to, ja jestem taki powalony troszeczkę, bo ja lubię po prostu brać samochody, których nikt nie wybiera. Naprawdę, to jest chore, ale tak mam po prostu, no. Zamiast wziąć samochód, który mi się by spodobał, to... Głupie. Dobra, Spike, spadaj. Nie chcę z tobą gadać teraz. Teraz jedziemy sobie... Aha, tutaj mogę zakręcić gdzieś bączka w okolicy, więc driftujemy tu. Troszeczkę nie ogarniam tej mapki. Ona jest tak w rzucie z góry, a ja się przyzwyczaiłem do tych minimapek takich z, powiedzmy, GTA albo wcześniejszego Need for Speed, gdzie mieliśmy w 3D taką mapkę, minimapkę, prawda? Koła fortuny, znalezione 2x30. Dobrze. Idziemy sobie do mapki i wykonujemy kolejną misję, zawody prawdopodobnie. Tak, co my tutaj musimy zrobić? Myk. Chyba nic, to będzie chyba jakaś cutscenka. Zobaczymy, co oni od nas chcą. To wiem. Biliardy. Idziemy do biliardy. Biliardy. Ja to tak przeczytałem za pierwszym razem. Jak oglądałem sobie screeny, tutaj stał taki awentador na jednym ze screenów. Taki awentador, po prostu awentador. Okej. Okay. Ionyga. Chcesz się bić? Są i ziomki. Ziomki po ziomki. What does that mean? Is that good? Oh, I see how it is, dog. You're so confident, why don't we raise the stakes a little, huh? $4. Don't be wasting that college fund, man. Where you drive, you don't need a plan B. Manu, you can learn something from our friend here. You know, he keeps his mouth shut. Ta blondynka, ona dobrze szarpie ręczny. Pamiętacie z poprzedniego odcinka. Zajebista sprawa. Uwielbiam takie klimaty w grach, naprawdę. Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Come on. Woo! Take that. Okay. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie jest tak fajnie sielankowo, ale coś czuję, że klimat się popsuje później. Będzie trochę bardziej poważnie, ale zobaczymy. Dobra, pojawiło się coś nowego na mapce. Myk, myk. Zamiast się tam teleportować, po prostu sobie dojedziemy. To jest gdzieś tutaj. Próba driftu. Okej. Myk. Jedziemy. Zakręciłem troszeczkę.
dzwoni. Dobra, no to niech odzwania. Ja jestem zajęty, teraz będę jechał stąd wiem na miejsce. Jakoś to już śmiga. Dobra, grzejemy. To jest chyba jakaś autostrada. Przy okazji sprawdzimy, ile mój Mustang teraz wyciągnie. Tutaj mamy kolejne koło fortuny, ale nie zatrzymujemy się, gnamy do przodu. O, aj, aj, oj, oj. Ile już jechałem? Nie wiem. Ale nitro troszeczkę jest mocniejsze. Dobra, jedziemy w góry. Prawdopodobnie w kaniony. Tutaj będziemy driftować, robić próbę driftu. Nazwijcie to jak chcecie. Zrobiło się troszeczkę ciemniej. Bardzo dobrze, chociaż zauważyłem, że w tych kanionach i tak jest jakieś tam lekkie oświetlenie. Może nie wszędzie, bo jeszcze nie wszędzie byłem. Okej. No właśnie, to są te animacje zderzeń czy wypadków podczas takich mocniejszych kraks. Troszeczkę za mocno ten mój Mustang driftuje, w sensie jak się skręca, to zawsze wchodzi w ten drift, jak się mocniej skręca, nie? Jak się tak delikatnie skręca jak teraz, no to jest ok. Ale będę mógł właśnie driftowanie przetestować sobie tutaj. Zobaczymy jak będzie latał. Ojej! Tutaj! Nie mogę się zgrać jeszcze z tą minimapką. Dobrze. Słuchajcie, jest troszeczkę ciemniej, ale dalej są jakieś latarnie, które oświetlają troszeczkę drogę. Uwaga! Ciasno! Strasznie ciasno. Strasznie. No, to nie są przelewki. Tutaj będzie dosyć trudno. Nie można jechać za szybko. Zobaczymy. Uwaga. Ojej, strasznie, strasznie. Nie mogę tu... Dobrze, tu chyba trzeba na ręcznym. Tak ostro jest. Chociaż ten zakręt następny nie będzie już taki. Boże, ale ciężko. Strasznie. Teraz spróbuję na ręcznym. A co? No dobra, na ręcznym było w miarę, ale jest tu tak ciasno, ciężko naprawdę samochód tu dobrze wprowadzić, ten drift. No, trzeba tak powolutku. Kurde. Oj, oj. Ciężko, strasznie. Zupełnie, nie wiem. Ciężko się przyzwyczaić do tego. Dobra, próba driftu. No i oczywiście będziemy jechać w to, przez co przejechałem teraz. Ale można powiedzieć, że troszeczkę jestem do tego przygotowany. Let's go. Robin. Tak, Robin to jest właśnie ta typa. Blondynka. To co dobrze szarpie ręcznie. Nie wiem czym ona jedzie, ale robi to zajebiście. Nie wiem, to są bardziej nawroty na ręcznym niż drifty w moim wykonaniu. I po trawce. No pięknie. Zajebiście lucek. Okej. Okay. I ręczny. No dobra, ona też spieprzyła. Jedzie E40. E46. No i jak ty. Jeszcze tak jak się. Nie wiem, za mocno wejdzie w ten zakręt, to później ciężko w ogóle skręcać z samochodem. No ja zrobiłem dosłownie nawrót, no inaczej się nie dało, ani nie zahamujesz, ani nic. O Boże. O! Słuchajcie, chociaż jeden zakręt mi wyszedł. No nie wytrzymam. Słabe to jak nie wiem. Ile mam... aha, mam target 15 000 punktów.
Mam 34 tysiące, chociaż szło mi naprawdę kiepsko. Ech. Nie jest to najłatwiejsza sprawa, driftowanie tutaj. Ale podejrzewam, że można to zajebiście wymasterować i wtedy będzie to wyglądało świetnie. Okej, 13 poziom. Dobra, zobaczymy. Następna nowa część. Regulowany układ różnicowy. Okej. To zobaczmy, czego chce od nas pan dziwnowłosy. Co tu mamy? No, nie mówcie, że znowu tymi zakrętami będę musiał jechać. Oh, damn. Wygląda na to, że chyba tak. Chociaż może nie, nie, bo wcześniej jechałem tutaj, a teraz to jest tutaj, więc tutaj będą fajniejsze zakręty, myślę. Jadę, chcę się, kurczę, nauczyć driftować. A im więcej się driftuje, tym lepiej. No, okej. Co tam chcesz? A, dobra, spadek. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Ojej, ojej. No dobra, tu są te gładsze zakręty. Na pewno będzie szło mi lepiej, na 100%. Uwaga! Nie. Boże. Mały kąt, nie fajnie to wyglądało. Ale uwaga! Okej, okay, powiedzmy, że w miarę. Ciemnie, jedziemy. Coś tam leciał. Wow, pięknie! Nieźle. Idzie coraz lepiej. Chociaż tutaj jest łatwo, jak mówiłem, są takie zakręty bardziej ludzkowe, bardziej przyjazne ludzkowi. Się skupią tu w 100%, chociaż to jest kwestia wprawy i myślę, że nie będzie tak ciężko się tego nauczyć. Dobra, lecimy. Co tu musimy? Tu chyba nie trzeba driftować, tu po prostu trzeba szybko jechać, ale ponieważ mój samochód jest zrobiony właśnie na drift. Aha, nielegalna driftowa zadyma, więc to nie było pytania. Czyli jednak trzeba driftować. Ups, ups. Tak sobie, tu mamy samochód Ken Blocka, znowu. Ja chyba troszeczkę źle wchodzę w te zakręty, bo widzę, że tu jest... teraz może... Powinienem tak i... O, właśnie w ten sposób jakoś robić. Tylko może troszeczkę bardziej zgrabnie, sprawnie. Dobra. O kurde. Coś tam stranowałem, ale... Okej. I teraz tak. Lewo i prawo. Nie da rady. Muszę to chyba robić na ręcznym. Właśnie, może będzie jeszcze jeden zakręt? Nie będzie chyba. O, dobra. Leciutko raz tylko nacisnąłem ręczny. Zaciągnąłem, powiedzmy. I samochód ładnie wszedł w ten zakręt. Ale chyba jeszcze będziemy mieli taki ciekawszy, więc... Prawo, lewo, uwaga! Poszło, ale tak z wielkim bólem, naprawdę. Jeszcze może coś będzie, zobaczymy. Trzeba to naprawdę wyczuć. Tutaj różnie się driftuje, no, zależy od zakrętu też. O kurde, jeszcze będzie... Ojojojojoj. Dobra, czyli na ostrzejszych zakrętach leciutko tylko ręczny zaciągniesz i lecisz bokiem. Just like that. Woo, pięknie. Ho.
No dobra, jednak nie jest to takie trudne. Będę musiał jeszcze przećwiczyć tę taktykę. Wow. Dobra. I teraz uwaga. Ach, troszeczkę mocy zabrakło pod koniec. No ale idzie całkiem dobrze. Chociaż te zakręty były dość łatwe i... No tutaj sobie radziłem po prostu. Meta. Musimy chyba doczekać, aż wszyscy dojadą. Nie wiem, albo po prostu tak się zawody kończą. 126 tysięcy punktów. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale zaliczyłem. Było 15 punktów. Można sobie robić teraz fotki. O, cały czas mogę sobie fotki robić. I to się gdzieś tam wysyła, nawet nie wiem gdzie. Dobra. Wow. Okej, to było dziwne. Najpierw się zderzyłem, a potem nagle samochód się rozwalił. To się niby naturalne, ale taka animacja była dopiero po jakimś tam, nie wiem, po pół sekundy czas. O, coś tutaj mamy. Dużo takich znajdziek jest. Zobaczmy. W pełni regulowany hamulec ręczny. To się może przydać. Właśnie wydaje mi się, że ten hamulec ręczny, który jest zainstalowany mam teraz, bo mam taki niestandardowy, to na nim troszeczkę lepiej wchodzić w te zakręty, lepiej się driftuje. Tutaj można zrobić sobie zdjątko. Zobaczmy, jak to wygląda. Widok na ocean. Okej, nie mogę, nie mam żadnej kontroli, nie miałem. Można sobie teraz robić fotę, ale w żaden sposób nie mogę sobie obracać kamerą, nie? Tylko dopiero mogę sobie przestawić samochód, jak wyjdę z tego robienia zdjęć, nazwijmy to. Więc to jest takie trochę mało fajne. Wolałbym sobie lepiej ustawić auto, albo żeby ten obszar robienia zdjęć, albo po prostu, żeby można było sobie inaczej kamerę też ustawić. I różne filtry, czy tam coś, nie wiem, cokolwiek, a po prostu nie można, więc trochę lipa. Tutaj zaliczy mi, czy nie? Zaliczono, ekstra. Tutaj mamy jakąś próbę driftu. Tego jeszcze nie robiłem, bo jest tutaj gwiazdka. Pojadę sobie, zobaczymy. Zajebiście się driftuje, tym bardziej jeśli się troszeczkę nauczysz tego. Dziwne, nie? Nie, jest naprawdę spoko. Dobra. I gaz. Ops, ops, ops. Ciasno tutaj. Można to powtórzyć? Można powtórzyć szybko zawody, okej. Boże. Oj, ciężko jest, tu trzeba powolutku jechać i ten drift robić naprawdę bardzo precyzyjnie. A, okej. Trzeba sobie to aktywować. Spadaj, nie chcę ciebie słuchać. Chcę słuchać mój piękny samochód. Znaczy piękny. Ładnie brzmiący, bo niespecjalnie mi się podoba. I mam ochotę kupić nowy. No ale kasa też jest ważna, trzeba ją zdobywać. I za właśnie takie wydarzenia jak tutaj zdobędę coś. Potem nowy samochód. Ciężko, ciężko. O Jezus. Okej. Okej. Słabo to wyglądało. Uwaga. Jak są te ciasne zakręty, to naprawdę bardzo ciężko wyczuć samochód. Kiss the wall, okej. Udało się. Teraz... naprawdę nie jest to łatwe.
Polecam spróbować, jak już macie mień tę grę. Dobra, i... Dobra, jest 20 tysięcy, czyli już mam cel osiągnięty. Ciężko to dziadostwo wyczuć, naprawdę. Ale to, okazuje się, że to nie jest takie łatwe. To nie jest jak w Undergroundzie dwójce, że te samochody słuchają się ciebie po prostu idealnie praktycznie, nie? Że suniesz sobie tutaj idealnie nawilżonej, idealnie namydlonej powierzchni, nie? I tyle. Tutaj ta nawierzchnia jest zawsze taka sama. Nie ma tak, że gdzieś się driftuje lepiej, a gdzieś gorzej. Zależy od twojego samochodu. Jeśli przyjdziesz na zawody driftowe z samochodem z dobrą przyczepnością, no to przegrasz, bo nie da się tym driftować w ogóle. Ja zauważyłem, że w moim Mustangu trzeba lecieć po prostu bokiem dosyć daleko, długo, robić taki ładny ślizg, długi, no to w Mustangu zdecydowanie brakuje mi mocy, wiecie? I to jest problem. Tutaj kolejna część do odkrycia, proszę bardzo, stoi sobie Ford, mykamy go. Regulowane hamulce, okej. Okej. Ile mam kasy? 13 tysięcy. Kurde, skąd ja miałem wtedy tak dużo kasy? To nie wiem. No dobrze, moi drodzy, troszeczkę sobie podriftowałem. Na pewno czegoś się nauczyłem. A w następnym odcinku chyba pokuszę się o to, aby całkowicie zrobić tego Mustanga na drift i zobaczyć, jak wtedy będzie latał, bo czegoś mi tutaj brakuje jednak, no. Czegoś mi tu zdecydowanie brakuje. Może to są moje umiejętności, to na pewno też, no, nie ukrywam, że nie. Ale na pewno nie driftuje mi się nim fajnie. Ciężko, bardzo ciężko go wyczuć. To było dosyć fajne. Okej. Nie można się oderwać od tego. Chcesz się koniecznie nauczyć driftować. Wystarczy to takie, nie wiem, frajdy. To jest chyba główny element tej gry, wiecie? Takie stuntowanie i driftowanie. Wyścigi to jedno, ale drifty są naprawdę spoko. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście i że odkryliśmy kolejne bardzo fajne elementy w Need for Speedzie. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku kupię sobie już nowe auto, że po prostu będę się też świetnie bawił, jak i teraz. Cześć. Trzymajcie się, na razie, pa pa.